Mu daj mu! Idziesz, Pawełku! Idziesz, Pawełku! Dwa słowa o tym miejscu. Stoję tutaj na końcówce trasy DH w Kluszkowcach. Bardzo ciekawe miejsce, tutaj też możemy różne sobie linie wybrać, zaraz zobaczymy, jak będą przejeżdżali zawodnicy. Ogólnie tam u góry mamy ciasny zakręt prawy, napędzamy się tutaj po tych kamerdolcach. No i tutaj dużo osób przycina tutaj przy samym korzeniu, żeby ładną sobie prostą zrobić i napędzić się na kultowe miejsce zwane bunkrem. Dawaj, 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 dawaj! Fajna, ciasna linia, elegancko, dobrze. Amelka idzie, dobra. Też wszyscy idą ciasną linią, tak. I tam jest taka trudność teraz, że tam się zrobiła taka dziura piaszczysta, przez nią trochę wciąga rower. Ojej! Idzie, 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 idzie. Też wąska linia, tak podobno to jest jedna z najszybszych linii, chociaż niektórzy idą szeroko. Tak, idzie koleżka, ciasna linia, odkręca, przetacza się przez zakręt i skoczył bunkier. Jestem teraz na trasie DH w Kluszkowcach. To pojechała dziewczyna. O, tutaj na endurówce, to nie jest łatwa robota. Tutaj przy najściu na bunkier, ważne jest, żeby tutaj pójść ciasno. Teraz się ładnie napędzacie, linia prosta i się skacze. Tutaj macie trochę inną perspektywę, tak, ciasna linia do bandy i napędza się na bunkier. Dobry, ciaśniutko, idziesz, dobry, idziesz! Gdzie? Co? Co to za przeklinanie? Jest pierwszy pan z elity. Elita, czyli najszybsza kategoria. Zawodnik z elity, Tomek Gruczyński. Dajesz, Tomek, idziesz, idziesz! Puść te heble! Tak, ostatni z kategorii juniorów. Antidociak, idziesz, dobry! Tutaj coś nie halo, boczkiem, bunkier, chyba kapeć z przodu. Mu daj mu! Dobry! Ja, daj! Dobry whipek! Aj, aj, aj! Dobry siad! Dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie, ładnie siadło. Teraz to wiesz. Idziesz, Pawełku! Dobry, ale zapodał tylnym kołem. Tutaj wsadził koło, ale przeszło, przeszło. No wie panie, Patryk Kwaśny, teraz idziesz, Patryk! Ale tutaj przykurzył, ale skoczył. Górski Paweł, dajesz, Pawełku! Tak! Z numerem 9 leci Dawid Sowa. Wydaje mi się, że wczoraj też startował w enduro. Ładna biała bluzeczka, idziesz! Wojtek Ranosz, dawaj na biało-czarnym antidocie, piękny rowerek. Dobra! Leci Michał Topór! Dajesz, Michał! Złam te 1.40! Kolejny z ekipy Antidot Gravity, Piotr Gajik poszedł. Tak, Marcin Bukowiec, nasz człowiek, Antidot. Michał Ziobro przed nami, tak? Na komentkalu. Jest człowiek, legenda, Wojtek Czermak, ale poszedł, kamienie latają za nim. Sławek Łukasik, zobaczcie, nie jedzie z jazdówką, jedzie endurówką i na poprzednim przejeździe, powiem wam, Sławek zrobił tylko sekundę gorszy czas od Konkera, który jedzie pełnoprawną zjazdówą. I teraz leci lokalny guru Damian Konstanty, idziesz, och, skurczy byk. Ciekawe, czy pobije Łukasika. Nie do wiary, tutaj u kolegi mamy na bieżąco wyniki. No i myśleliśmy, że Konker na zjazdówce wygra, ale nie, zobaczcie, Sławek Łukasik na endurówce 1.33 zrobił, nie do wiary, nasz towar eksportowy. Brawo, Sławek! Polska Północna! Tak jest! Mamy tutaj przed nami Damiana Konstantego. Wydaje mi się, że słaby numerek wybrałeś na te zawody, wiesz? Tak, bo jak poszło? Który plac? Drugi. Drugi plac, zaraz za Sławkiem, dwie sekundki ale... widziałem na wynikach. Jak to się stało? Ale chodzi o to, że gdybym zjechał i bym był zadowolony z przejazdu z takim czasem, okej. Okay. Ale na początku w ogóle myślałem, że mam kapcia z przodu. Aha. Bo trzy razy mi tak uciekło przednie koło, że sobie myślę, kurde, coś jest nie tak.
No ale jechałem, walczyłem dalej, no Sławek też się wzmocnił, więc no, dokładnie. Następnym razem. Spoko, ale bardzo ładna jazda, szanujemy, oglądamy, podziwiamy, także dzięki za rywalizację, szacuneczek, piona. Wczoraj zawody enduro wygrał Sławek Łukasik i dzisiaj niespodzianka, zawody DH znowu wygrywa Sławek Łukasik. Szacuneczek, jak się jechało? Dobrze, dobrze, no walczyłem o każdą sekundę, żeby nigdzie nie zgubić i tylko zyskiwać, także w miarę wszystko siadło. Ale na kwalifikacjach chyba Konker był szybszy, tak? Konker był szybszy, no też mi to nie do końca poszło, ale teraz role się odwróciły, wygrywa ten, co jest w finale szybszy, tak? Dokładnie, takie są zasady, ale słuchajcie, nie do wiary jest to, że Konker jechał na zjazdówce, a Sławek, jak widzicie, widelec 160 czy 170 z przodu? Z przodu teraz jest 170, z tyłu 150. No właśnie, kurde, więc ciężko się jedzie na takim rowerze zawody DH, czy łatwo, wiesz, jak to oceniasz? To zupełnie o co innego chodzi w DH, no w DH to musisz jechać po wszystkim i nie zważać na nic, no. Rower enduro jednak jest dużo bardziej nerwowy i też no, trzeba uważać, żeby nie załadować w kamień, no bo tak to tak naprawdę będzie po zawodach, nie? A myślisz, także... że tutaj byś, jakbyś miał zjazdówkę, byś pojechał szybciej zjazdówką, czy raczej nie? Myślę, że tak. Że troszkę szybciej. No wiesz, no można wszędzie pedałować, no tutaj jednak to koło podbija, nie jest tak czułe zawieszenie jak w zjazdówce i no nigdy nie będzie endurówka szybsza na zjazdach niż zjazdówka. No nawet endurówka ma ten plus, że jak jest jakiś podjazd, no to tam już zjazdówką nie ma szans, nie? Ale tak na zjazdach, gdziekolwiek byś nie pojechał, na zjazdówce zrobisz lepszy czas. A powiedz Sławku, ty masz swój kanał na YouTubie, tak? Ci, którzy nie znają, jak trafić? No wpisać Sławek Łukasik na YouTubie na pewno wyskoczy. Prosta sprawa, także gratulacje raz jeszcze, szacuneczek.